No cześć, dzisiaj przychodzę do Was z moimi wrażeniami po trzecim odcinku Rodu Smoka. Nie mam zamiaru robić żadnych spoilerów, tylko powiedzieć to, co dla mnie jest ważne i jakieś suche fakty. No to na początek mamy tu no dość spory przeskok w czasie. Jeżeli chodzi o samą akcję, to jest tu trochę akcji, sporo polityki. Do czego mogę mieć zastrzeżenia, jeżeli chodzi o ten odcinek, to to, że no sporo dzieje się w nocy. Przez to fabuła dla mnie traci trochę, bo naprawdę trzeba się skupiać, co się dzieje. Jeżeli chodzi o sceny, które dzieją się w dzień, to są nakręcone bardzo fajnie. Mamy tutaj w pełnej klasie smoki, pola bitwy, no i intrygi. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to naprawdę znowu się postarali, bo jest wszystko to, co najlepsze z Gry o Tron. A fabularnie, no to ciekawie wybrnęli z końcówki zeszłego odcinka. No i pchnęli ją dość sporo do przodu, co jest dla mnie naprawdę na spory plus. Jeżeli chodzi o grę aktorską, no to naprawdę coraz bardziej mi się podoba główna bohaterka. Nawet zacząłem lubić bardziej jej potencjalnego złego wujka, bo oglądając ten serial zaczynam rozumieć jego punkt widzenia oraz zaczynam też jemu kibicować. O tyle na dzisiaj. Dzięki. Do zobaczenia następnym razem. Hej.